Rozmawiamy z Dawidem Kwiatkowskim na 24 godziny przed jego kolejnym występem na gali w Wieliczce. Dawid, powiedz może na początek, jak przebiegły przygotowania, gdzie trenowałeś, z kim sparowałeś, jak to wyglądało? No, witam serdecznie. No, przygotowania bardzo dobrze przebiegały. 8 tygodni pracowałem do tej walki ciężko. Sparingi w Wiśle Kraków cały czas odbywały się z chłopakami tam od trenera Winiarskiego. I powiem, że bardzo dobrze tam sparingi przebiegały i myślę, że nigdzie takich sparingów nie będę miał jak tam, bo tam naprawdę był, chłopaki dawali mi wyciski. No i myślę, że to zaawansuje teraz na gali. A wiesz coś o swoim rywalu, jakieś walki jego oglądałeś, jakieś wnioski na jego temat? No tak, oglądałem jego walki, jest bardzo szybki na nogach ten zawodnik. No ale jest do zrobienia. Myślę, że wchodzę po to, żeby wygrać z tym zawodnikiem. Nie biorę opcji takiej, żeby przegrać z nimi. Wchodzę i wygrywam. Ostatnio boksowałeś na gali w Międzyzdrojach i tam po walce przyznałeś, że troszeczkę zabrakło może zimnej krwi, bo chciałeś urwać głowę rywalowi. Jutro będzie trochę spokojniej? No myślę, że tak, żebym się nie dał ponieść, bo tak właśnie w Wieliczce było, że troszkę... Od pierwszej rundy zacząłem za bardzo, ta druga runda już była taka wolniejsza, no od trzeciej rundy już zaczynałem i też za bardzo chciałem ubić, że tak można powiedzieć, ubić bardzo chciałem i to nie wyszło, prawda, bo ten knockout czy to samo to ma wyjść, a ja bardzo tego chciałem, no ale też Abramiarka, no to nie był taki zawodnik, który pada po pierwszym lepszym, prawda, tylko to był bardzo odporny zawodnik, no i jak widać było. A jak się zapatrujesz na występ 125 metrów pod ziemią w kopalni soli, bo to jest taka, bym powiedział, dość nietypowa sceneria jak na galę bokserską. No tak, no myślę, że być fajnie, że będą dużo kibiców tam. No i każdy z nas pokaże dobry boks tutaj i będzie cały czas do przodu. Więc jakiego Dajano zobaczymy jutro w ringu? Pewnie mocnego, no nie ma innej opcji. Wchodzę, wygrywam. No i tyle, no co tam można powiedzieć. Wchodzę, żeby pokazać dobry boks. No i głównie o to mi chodzi właśnie. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.